Gdzie tym razem trafiłem, widać bardzo precyzyjnie. Wchodzę więc na stawy, gdzie nie tylko pracownicy ośrodka, ale też ichtiolodzy mają pełne ręce roboty. O tym, co się dzieje, mówi szef ośrodka Marcin Klubś. W tej chwili żniwa. Żniwa mamy. Łowimy to, co udało się wyprodukować przez ostatni rok. I ryba w tej chwili trafia na zarybienia naszych wód. Na stawach jest też ichtiolog Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, Łukasz Potkański, który najlepiej wie, gdzie trafią sortowane dziś ryby. W dzisiejszym dniu zarybiamy jeziora w powiecie gryfickim. Są to jeziora Trzygłowskie, Kołomądź, Rybokarty, zbiornik Rejowice. Mamy około do wywiezienia 500 kg ryby, plus dodatkowo jeszcze karpia. Myślę, że to dzisiaj pierwsza partia, pojedzie jutro kolejna. To nie pierwsze zarybienia w tym roku przecież. W tym roku już zarybialiśmy jelcem, jaziem, chleniem, linem. Teraz na kolejne czekamy ryby od łowy stawów i będą kolejne wywózki. A jakie było lato poprzedzające te jesienne żniwa? Bo było bardzo gorąco, upalnie. Lato było bardzo upalne, bardzo przyduchowe, także zdarzały się nieduże śnięcia, ale jakoś obroniliśmy się w tym roku. Czyli udało się, nie było specjalnie śnięć ryb? Nie było wielkich strat, także wszystko jest w należytym porządku. Stawy stawami, ale jest jeszcze wylęgarnia, a tam na razie chyba jeszcze pusto. Na wylęgarni w tej chwili pusto, ale już pomału ją uruchamiamy, bo oczekujemy na pierwszą ikrę troci.